Nieważne, nie wiem co to był za wstęp. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybcer, jak widzicie, znowu się coś pozmieniało. Jak zwykle, co odcinek coś się musi zmienić tutaj na tym kanale. Tutaj jakieś ledy, tutaj jakieś kurde nie wiadomo co, fikumiku z tyłu i w ogóle nie wiadomo. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale Szybcer, na którym gramy sobie w gierki. Wczoraj nie było odcinka, za to was bardzo serdecznie przepraszam, ale tak jak powiedziałem, przerwaliśmy daily. Jakby już nie chcę obiecywać wam, że codziennie odcinki o godzinie 19:19. Oczywiście staram się codziennie o tej godzinie 19:19 wrzucić dla was odcinek, ale nie jest to wymogiem. Dlaczego? Ponieważ chciałbym teraz postawić bardziej na to, żeby czerpać niesamowitą przyjemność z tego, że robię te filmy. A w ostatnim czasie mam coś takiego, że z jednej strony chcę je robić, z drugiej strony szukam siebie, chciałbym coś zmienić, żeby jakoś zrobić coś nowego, coś fajnego. Tylko też nie chcę nagrywać na siłę daily filmów, no bo to wtedy tak troszkę nie ma sensu, troszkę tak będę się zmuszał i bez sensu. Ale to nieważne, zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się takie odcinki podobają. Jeżeli w ogóle chcecie więcej odcinków, no to oczywiście łapka w górę będzie bardzo mile widziana. Zapraszam was na moje inne kanały, do których linki macie w opisie, również na Instagrama, tam staram się wrzucać jakieś fotki, staram się wrzucać jakieś story, coś ciekawego. Więc zachęcam. Uwaga, bardzo ważna rzecz, którą muszę wam powiedzieć na samym początku. Wrzuciłem nutę, ale nie swoją. Wystąpiłem gościnnie na kanale Youngstars w nucie do piosenki od Gabrysi Jeleń, mojej dobrej znajomej. Więc jeżeli chcecie przysłuchać tą nutkę, zobaczyć jak sobie poradziłem, jak sobie poradziłem w profesjonalnej produkcji, bo w takiej jeszcze nie brałem udziału, no to zachęcam, wbijcie na kanał Youngstars, tam macie piosenkę, już teledysk, więc możecie zobaczyć. Ja wam tutaj rzucę teraz, uwaga, taki spoiler. Na co tańczy ogień, stado owiec, wilki patrzą się. Nie wiem nic o tobie, mieszam kole z lodem. Znowu jakiś moment tworzy schemat, hieny zbiegły się. Czuję jak mnie sięga. Jak ty po tym spoileru nie wejdziesz, nie zobaczysz tego, co tam wyszło, jak ten teledysk poszedł i jak ja nawinąłem, to jesteś średnim widzem. Więc wbij tam i napisz sztosnuta w komentarzu, łapkę zostaw i posłuchaj całe od początku do końca, słuchaj wszędzie, na Spotify'u również. Będzie, jakby to nie jest moja nuta, ja tam wystąpiłem gościnnie, ale bardzo mi zależy na tym, żeby ona poszła dobrze po prostu. Chciałbym, żeby poszła dobrze, bo ja lubię jak nuty są dobrze odbierane, a w szczególności takie, na których ja jestem, więc zróbcie to dla mnie, po prostu. Tyle w temacie. W każdym razie, dzisiaj jesteśmy na Palionowie tradycyjnie, tak jak zawsze, i jak widzicie, troszkę się pozmieniało. Postanowiłem zmienić lekko ramkę. Z tego powodu, że po prostu tamta ramka była strasznie taka mała, ja tam byłem strasznie uwięziony, nie miałem miejsca na boki, a teraz patrzcie, mogę tako robić. Możemy kaczuchy tańczyć, więc jest spoko. Ja taką kamerkę teraz póki co będziemy mieli. Możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Też patrzcie, tu się pojawił taki tościk, więc myślę, że fajnie. W każdym razie dzisiaj rozpoczynamy odcinek z Palionowej. I uwaga, pozmieniało się troszkę, troszkę pobudowałem i chciałem wam dzisiaj pokazać, co takiego zmieniło się tutaj właśnie na tym Palionowie. Ale żebym wam to mógł tak jak najlepiej zobrazować, to ja najlepiej jakbym nie patrzył w tamtą stronę i poszedł aż do Palionowa, które doskonale znacie, no bo tam, prawda, jest i Klos, i syn Paliona, i Dave, więc... I Palion, więc jakby macie wszystko tam na miejscu, tam możecie, prawda, widzieć jak rozwija się tam to miejsce. Jakby oczywiście to dalej jest Palionowo, to nie tak, że się wyprowadziłem. Po prostu będziemy to wszystko łączyć, o nie, już tutaj troszkę zaspoilerowałem. Ale ja chciałbym, żebyśmy to wszystko przeszli, całą tą ścieżkę, która prowadzi do mnie. Bo ona jest wręcz, powiem wam, wybitna, czekajcie, ja tu przejdę, tak. Tutaj oczywiście to wszystko będzie rozwijane, ja też tutaj coś zacznę budować w tym Palionowie. Ale chciałem troszkę dalej się oddalić, żeby zrobić coś takiego... Gdzieś troszkę dalej na uboczu, dalej żeby to było Palionowo, żeby dalej to było wspólne. I chcę to połączyć z tym, ale chciałem jakoś tak, wiecie, żeby to było bardziej rozciągnięte. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że mnie wspieracie, prawda? Ja będę... Nieważne. W każdym razie tutaj jest droga, która prowadzi aż do mojego domku i patrzcie jak ona cudnie wygląda. No robiłem to trochę czasu, no ale nie było to jakieś mega uciążliwe. Tutaj, prawda, pięknie ta dróżka idzie, schodki z andezytu zrobiłem, bo mi się, oczywiście andezyt mi się mega podoba. Tu zrobiłem coś takiego, piękny taki mościk, no nie wiem, no mi się tak ten most podoba, no coś pięknego. Idziemy tutaj dalej tą ścieżką, tu. No i tu naszym oczom już się ukazuje zaraz kolejny most, który zrobiłem, też bardzo podobny do tamtego. I kolejny most, który zrobiłem, ale patrzcie jak to wygląda cudnie. Tu przechodzę sobie, tu są linki, tam jeszcze nie dałem linek, bo tu strasznie ciężko jest zdobyć króliki. Aczkolwiek są na pustyni, bo tutaj jest coś takiego, taki schemat jest, czekajcie, ja wam go pokażę. Czy ja jestem w stanie go jakoś pokazać tak niedestrukcyjnie. Zostań tam, proszę. Proszę, czekajcie, muszę zdobyć. Zostań tu, zostań. W dół. Krzysiu, dobra, zamurujmy to w ten sposób.
żeby po prostu nie, nam nie uciekł. No bo nie chciałbym, ale widzicie, tam jest królik po prostu. To jest taki znany dosyć sposób, tylko szkoda, że no dobra, poprawię to po odcinku, nieważne. W każdym razie tutaj są takie linki, tu ich nie mam, są tylko tutaj, bo tylko 4 króliki udało mi się ogarnąć. Muszę więcej ich pozdobywać, bo tam jest pustynia, na pustyni jest mnóstwo królików, ale nie chce mi się ich tutaj targać. No nieważne, w każdym razie tu jak widzicie troszkę się pozmieniało. Tam zaraz przyjdziemy, bo tam czeka super rzecz, więc czekajcie, spokojnie. Tutaj przechodzimy na kolejny most, który prowadzi tutaj do pięknego wodospadu. Ten wodospad strasznie długo robiłem. To robiłem mega długo, ale to już wymagało troszkę takiej inwencji twórczej, prawda? Przemyślenia tego, no ale podoba mi się efekt. Tam na górze, pokażę wam tak, jak to wygląda. Bo na górze aktualnie jest, to jest sztucznie zrobiony jakby ten wodospad. Muszę go dopracować jeszcze, ponieważ on ma swoje minusy, jak widzicie tutaj na przykład ta woda została przeze mnie dana i ona tak po prostu znikąd wypływa. Chciałbym tutaj na górze zrobić... Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego mi szczekasz teraz, jak ja nagrywam odcinek? Proszę nie szczekać. W każdym razie tutaj na górze chciałbym zrobić takie... Nie dogadamy się. Nie szczekaj. Przegrałeś. Nieważne, wracamy z powrotem do rozgrywki. W każdym razie chciałbym tutaj na górze zrobić coś takiego, takie jeziorko, z którego to by wypływało, fajnie tam spływało na dół. To jakoś byśmy wieżę zrobili widokową, no bo to jest tak cudne miejsce, że to w ogóle by się w głowie nie mieści tutaj, co tutaj się dzieje. Tu można sobie, prawda, sympatycznie zeskoczyć na dół do wody, więc fajnie przeżyliśmy. No ogólnie mi się bardzo podoba to źródełko, możecie napisać, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. No jak widzicie, tutaj idzie cała ścieżka, ona obchodzi całą tą górę też dookoła i tutaj jest przejście, które prowadzi tutaj takie troszkę, to też troszkę robiłem, tutaj strasznie długo to rosło, no ale udało się. I tu przechodzimy dalej, tu i uwaga, dochodzimy do tego miejsca. I pewnie zastanawiacie się, co tutaj będziemy robić. Już wam mówię, tylko zanim to ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli pójść spać, bo ja nie wytrzymam, jak ja będę w ciągu dnia ogarnę tutaj takie rzeczy, więc trzeba pójść spać, widzimy się zaraz, jak już się wyśpię. Zgadujcie w komentarzach, co tutaj będzie, zgadujcie, bo... Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, co w tym momencie tutaj może się pojawić. Ja zaraz wam oczywiście to pokażę, ale zgadnijcie w komentarzu. Daję wam teraz chwilę na to, żeby napisać w komentarzu i zgadnąć, co w tym miejscu będzie. Jak już napisałeś, no to uwaga. W tym miejscu jest idealnie wymierzone miejsce na to, żeby zrobić moją głowę. Moją głowę w Minecraft, to jest tradycyjnie, co trzeba zrobić. Tu już mam przygotowane bloki, tak żeby nam idealnie starczyło. Tyle dokładnie potrzeba bloków na to, żeby zrobić ten właśnie projekt. I uwaga, 28 bloków leci tutaj. O kurczę, już źle postawiłem. Niedobrze. Robimy tak. Tutaj teraz postawimy w ten sposób. Tak, tu musimy zeskoczyć. Uwaga, tak. Tu. Tu na dół i uwaga, raz, dwa, idealnie starczyło. I teraz czekajcie, bo musimy, tu się nie możemy się z tym pomylić. Jest tak. Czekajcie, to jest raz, dwa, okej, czyli tutaj to jest raz, dwa, pum. Tu idzie tak. I resztę trzeba uzupełnić tym. No i idealnie, picobello fantastico. Czekajcie, przejdziemy tutaj sobie za pomocą wody. Szybciej będzie to tak zrobić niż jakoś inaczej ogarniać czymś innym. Dobra, czekajcie, tu. No i ostatnie dwa. Pum! Mamy to, słuchajcie. Mamy głowę, piękna głowa moja w Minecraft. No przecież to jest coś pięknego. To było idealne miejsce. Tu jeszcze dookoła to jakoś obramujemy, tak żeby to jakoś, prawda, lepiej wyglądało. Tą skrzynkę sobie wezmę, to zostawiłem sobie tutaj na odcinek, żeby mieć. No i mamy idealną głowę zrobioną moją. No powiedzcie, czy to nie jest podobne. Czekajcie, ściągniemy hełm. Ściągniemy hełm, tu to wyłączmy. Czy to nie jest podobne? No przecież jasne, że jest, no. No idealnie, no picobello fantastico, jak to się mówi. Tylko... Tych takich na głowie, takich zaokrągleń, jak tosty mają, no... No niestety tego nie jestem w stanie tutaj zrobić chyba za bardzo, bo to jest tak jakby w 3D. Musiałbym to zrobić... Kurde, to by było strasznie ciężkie, chociaż można by było z tym pokminić... Pokminię poza odcinkiem, jeżeli to się uda, to zrobię, jak to się nie uda, to tego po prostu nie zrobię, ale spróbuję jeszcze. Spróbuję, czemu by nie. No i to myślę, że całkiem zacnie wygląda. Jakby ja mam tutaj mega plan na tą zatokę, bo to, co tutaj się dzieje, to jest coś pięknego. Tutaj taką ścieżkę zrobiłem, którą chcę poprowadzić tam po całości, tam zakręcić, tu wyjechać i wrócić tutaj z powrotem do tego punktu. Tak, żeby to całe można było obiegać tutaj, żeby zrobić jakieś domki, jakieś inne takie rzeczy tutaj na tym. Tu może ktoś z wioski będzie chciał sobie przyjść, jakiś domek pierdyknąć. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie chcę, żeby tutaj to naprawdę mega
mega ładnie wyglądało, żeby tutaj było, no, świetne, żeby to było po prostu. Na tym mi zależy po prostu, żeby to takie właśnie było. No i tutaj mamy też to, nie wiem w ogóle, czy to jest, kto to przejął, nie, ale nie wiem, w sumie nie obchodzi mnie to za bardzo, niech sobie jest. Tu jest portal! Kto tu zrobił portal? Ja nie wiedziałem nawet, że tu jest portal, dobra, a tutaj? Tu jest skrzynka, nic, w tej skrzynce nie... Wow, wow, dobrze, że nie ma żadnych tych, będę dostał strzałą po pysku. Dobra, dobra, no nie wiem czy to jest, w sumie to nie obchodzi mnie to. Tutaj zrobiłem ścieżkę, żeby nie było, że kogoś wykluczam, prawda, z tego wszystkiego, no ale nie wiem, czy to jest. Tam w ogóle coś jest, ja tam nigdy nie byłem, nie wiem, co to jest. No i tu też jest taka wneka, tu bym chciał też coś zrobić. To jest, kurde, to są takie plany, to jest tak piękne miejsce, tak cudowne do właśnie robienia takich różnych rzeczy, że no nie odpuszczę sobie, no to będzie najpiękniejsze palionowo, jakie widzieliście, najpiękniejsze. I nie powiecie mi, że nie. Ja, jeżeli ktoś powie, że to nie będzie najpiękniejsze palionowo, to będziemy się bić. Będziemy się bić i nie pozwolę na to. Tu są oczywiście psy, które też trzeba nazwać jakoś. Wiem, że tam w jakimś odcinku was prosiłem o to, żebyście wymyślili nazwę, ale później miałem przerwę, no i zapomniałem o tym, ale to nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. Mam nadzieję, że jutro o godzinie 19:19 będę się starał oczywiście. No i tyle. Pokombinujemy sobie również z innymi gierkami, więc możecie napisać w komentarzu, jakie gierki chcielibyście inne. I przypominam również o nutce, do której się dograłem, od Gabrysi Jeleń. Tam możecie wbić i posłuchać świetnej nuty. Mam nadzieję, że wam się ona spodoba. No mi się ona mega podoba, mi ona mega siedzi i będzie mi miło, jak się nauczycie tekstu całego. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.